Dzień dobry, witam na webinarze SNP. Co dalej z narzędziami HR od SAP, dylematy i rozwiązania. Sesję poprowadzi nasz ekspert Michał Szymaczek. Zanim przekażę głos naszemu ekspertowi, kilka słów o naszej firmie. Wdrażamy rozwiązania IT dla HR już od ponad 20 lat, wcześniej jako BCC, a od 2 lat jako SNP Poland. Naszym klientom oferujemy pełen zakres rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, od kadr i płac po funkcje miękkiego HR. We wdrożeniach bazujemy na systemach SAP, SAP HR, a od kilku lat również SuccessFactors. Wdrażamy także autorskie dodatki do systemów SAP, takie jak SNP, PPA, SNP, BHP i inne. Oferujemy też własne rozwiązania HR, takie jak platforma zarządzania czasem pracy SNP e-Time, czy portal samoobsługi pracowniczej BioOffice. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i przekazuję głos ekspertowi. Dzień dobry, witam Państwa ponownie już na 3. sesji podczas naszego HR Day. W tym bloku, bardzo krótkim, postaram się rozwiać część wątpliwości, które są związane z obecną ofertą SAP i odpowiedzieć na szereg pytań, albo przynajmniej dać Państwu pewne informacje wejściowe, które pozwolą Państwu też wewnętrznie w organizacji odpowiedzieć na niektóre z tych pytań. Więc jakie to kluczowe pytania? No co czeka nasz stary, dobry HR, który właściwie funkcjonuje u większości klientów HR-owym? Są wspierane rozwiązania systemu HR, co SAP, czy jakieś opcje, które ograniczają i wreszcie, które z funkcjonalności są dostępne w ofercie SAP, a które należałoby z partnerów i wreszcie, jaka architektura może być dla naszej organizacji. Ostatnie pytanie muszą Państwo, jak powiedziałem ja, odpowiedzieć. Okej. Życie było... O chwileczkę. Dostałem informację, że przycina nam transmisję, więc wyłączam kamerę. Życie było łatwiejsze do 2011 roku. No bo właśnie z tego działo w ofercie SAP, to znaczy sam HR pojawił się w ofercie w 1986 roku, przechodził jakieś drobne zmiany, drobne metamorfozy, między innymi około 2001 dodano nowe funkcjonalności samoobsługowe i learning i recruit. Potem kolejno zmieniały się pakiety biznesowe, ale właściwie do 2011 mieliśmy do czynienia z tym samym systemem HR-owym. No, zaczęło nam się tutaj trochę komplikować zarówno klientom, jak i partnerom w 2011 roku, gdy SAP zakupił wiodące rozwiązanie chmurowe dla HR-u, SuccessFactors. No, wtedy zakup nam się wydawał niezwykle drogi, bo SuccessFactors został kupiony za 3,5 miliarda dolarów, no ale SAP później udowodnił, że potrafi też dokonywać droższych zakupów Qualtricksa też w kontekście. No, w 2000 SuccessFactors już było właściwie drugim pod względem liczby użytkowników chmurowym, zaraz po Salesforce, więc rzeczywiście zasięg był olbrzymi. No i to było rozwiązanie, które właściwie radykalnie zmieniało doświadczenie użytkownika, a nawet wprowadzało coś, co teraz też jest trendem w HR-ze, czyli wprowadzało takie wsparcie doświadczenia pracownika, tego co tłumaczymy z Employee Experience. To właściwie było pierwsze rozwiązanie w ofercie SAP dla HR-u, które spełniało taki paradygmat ACE, Availability to Everyone, Consumer Grade Technology, Employee Needs, tłumacząc ten skrót, chodzi o to, że to było pierwsze rozwiązanie HR-owe, które miało być dostępne dla każdego pracownika z dowolnego miejsca, z dowolnego narzędzia. miało mieć jakość aplikacji konsumenckich, czyli takich aplikacji, które wykorzystujemy na co dzień, typu Facebook, YouTube, Twitter, Zalando i tak dalej. I wreszcie tworząc to rozwiązanie, czy rozwijając to rozwiązanie, SAP ma przede wszystkim priorytet wymagania pracowników. Tak? Oczywiście specjaliści HR są cały czas ważni, ale kluczowy jest pracownik. Kluczowy jest pracownik jako główny odbiorca rozwiązania, bo w przypadku SuccessFactors, no, użytkownikami są wszyscy pracownicy w naszej firmie, czyli nie mamy tylko wąskiej grupy użytkowników, tak jak to było najczęściej w naszym starym dobrym HR-ze, nie byli to tylko specjaliści kadrowi płacowi. Teraz użytkownikami są wszyscy pracownicy. No i jeszcze nawiązując do tego priorytetu, jakim są wymagania pracownika, SAP SuccessFactors przywołuje cytat Steve'a Buca, swobodnie tłumacząc, jeżeli zadajemy sobie pytanie, dla kogo system, dla kogo to robimy, i odpowiedź brzmi dla HR-u, no to poniesiemy porażkę. Oczywiście jest to trochę przerysowana myśl, natomiast rzeczywiście, jeżeli decydujemy się na SuccessFactors, powinniśmy myśleć przede wszystkim o pracowniku. No okej, no w 2011 SuccessFactors trafiło do oferty SAP. Od 2013 klienci dostali opcję takich standardowych migracji wspieranych narzędziami SAP, bo od 2011 SAP miał w swojej ofercie takie dwa nurty technologiczne, właśnie stary SAP i SuccessFactors, natomiast już krótko po zakupie zaczął sygnalizować klientom, że właśnie SuccessFactors będzie docelowym systemem HR-owym i wkrótce stary HR przestanie być wspierany w tym trybie standardowym wsparcia. Ta data końca wsparcia, ona była ogłaszana kilka razy, ona się przesuwała. Za chwilę powiem, jaka jest no już wedle komunikatów SAP ostateczna. Natomiast no, klienci dostali komunikat, że warto migrować do SuccessFactors, no bo stary HR już nie będzie rozwijany. Będzie wspierany, ale nie pojawią się tam innowacje. I teraz patrząc na te rozwiązania, na te dwa rozwiązania, możemy powiedzieć, że w przypadku płac, tego payrolla, w SuccessFactors mamy do czynienia z tym samym silnikiem płacowym, co w systemie on-premise. Czyli są to te same płace, tyle że umieszczone w chmurze SAP, z pewnymi dodatkami, innowacjami, z pewnymi też ograniczeniami, ale w przypadku kadr, czyli tej części twardej oraz samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej, mamy zupełnie nowe rozwiązanie, czyli to, co znamy jako PA, OM, SS, MSS, w SuccessFactors wygląda zupełnie inaczej i to obejmuje funkcjonalność Employee Central. Zatem migracja do Employee Central będzie, możemy powiedzieć, reimplementacją SAP, bo migracja do płac będzie relatywnie prosta, tak, bo mamy do czynienia z tym samym systemem, natomiast do tej części kadrowej, samoobsługowej, no to to będzie reimplementacja. Jeśli chodzi o moduły talentowe, no to mamy tutaj tylko wyłącznie zbieżność nazw, bo funkcjonalności w SuccessFactors też zupełnie różnią się od tego, co mamy w starym SAP-ie on-premise. No i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Klienci, którzy migrują do SuccessFactors, czy myślą o SuccessFactors, powinni zastanowić się, jak wesprą swoje wymagania dotyczące czasu pracy, bo sam SuccessFactors, czy w szczególności Employee Central, ma proste rozwiązanie do zarządzania czasem pracy. Nazywa się ono time off, ale rzeczywiście jest to rozwiązanie, które na pewno nie wystarczy firmom, które mają planowanie i rejestrację i ocenę czasu pracy bardziej złożoną niż na przykład dla pracowników biurowych. Więc klienci, którzy mają złożoną ocenę czy złożone zarządzanie czasem pracy, powinni zgodnie z rekomendacjami SAP-a wybrać jakieś rozwiązanie partnerskie. No, tych rozwiązań jest kilka. My jako SNP oferujemy rozwiązanie e-Time certyfikowane przez SAP jako rekomendowane rozwiązanie dla SuccessFactors. O e-Time jeszcze będziemy mówić później podczas dzisiejszego dnia. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że czas pracy trzeba poszukać poza tym portfolio standardowym rozwiązania SAP. I teraz jakie opcje architektury mają klienci? No, od 2013 roku takie opcje były główne trzy. Mamy oczywiście ten stary dobry HR on-premise, mamy full cloud, czyli pełne rozwiązanie w chmurze i mamy opcję talent hybrid, czyli rozwiązanie, w którym klienci korzystają z SAP on-premise, decydują się na funkcjonalności miękkie SuccessFactors i te oczywiście funkcjonalności miękkie są w chmurze, korzystają ze standardowych integracji z SAP-em HR, zatem mamy takie rozwiązanie hybrydowe. Parę lat później to portfolio wspieranych architektur się rozszerzyło i takie główne to oczywiście jest ten talent hybrid, o którym mówiłem wcześniej, full cloud, czyli pełna chmura. Mamy też taką architekturę side by side, na niej nie będę może się skupiać, to jest sytuacja, w której firma w różnych oddziałach czy w różnych spółkach w grupie ma albo głównym systemem rekordu pracownika jest SuccessFactors, albo ten stary HR on-prem, natomiast płace są rozliczane na przykład w centrali na systemie HR-owym. No i pojawiła się opcja, która często obecnie występuje, Core Hybrid, to jest ta ostatnia po prawej stronie. To jest sytuacja, w której klienci jako głównym systemem, czyli systemem, w którym będą przede wszystkim rejestrowane dane, zatrudniani pracownicy i w którym będą realizowane procesy, będzie system Employee Central, czyli SuccessFactors, natomiast płace będą rozliczane nadal on-premise, czyli większość danych jest wprowadzana w Employee Central, w płacach są wprowadzane niewielkie grupy danych specyficznych i potrzebnych do rozliczenia, natomiast pozostałe dane, które są niezbędne do rozliczenia, są replikowane z systemu SuccessFactors. No i ten model jest coraz częstszy. SAP definiuje go jako taki model pośredni i zakłada, że wielu klientów, którzy przejdą na ten model Core Hybrid, w przyszłości zmigruje też płace do chmury. Więc takie jest przeznaczenie tych wszystkich narzędzi, czy integracji, które wspierają ten model Core Hybrid. No teraz gdybyśmy dzisiaj mieli odpowiedzieć sobie na pytanie, która opcja dla mnie, jako dla mojej organizacji jest lepsza? Ta Core Hybrid, czyli płace pozostają on-premise, a Employee Central, ewentualnie moduły miękkie są w SuccessFactors i systemem rekordu pracownika jest właśnie SuccessFactors. Czy może full cloud, czyli powinniśmy być może zmigrować ze wszystkim do chmury? No to na to pytanie muszą Państwo sobie odpowiedzieć samodzielnie. Ja może podpowiem kilka aspektów, które warto rozważyć. No, na korzyść architektury full cloud przemawiają pozytywne odpowiedzi na pytania, które są postawione po lewej stronie, czyli czy kluczowe jest dla nas doświadczenie pracownika, czy to jest właśnie dla nas priorytet. Jeśli tak, no to być może full cloud jest najlepszym rozwiązaniem. Czy mamy mało modyfikacji standardu PY i czy chcemy zainwestować w partnerskie rozwiązanie dotyczące czasu pracy lub wystarczy nam to proste rozwiązanie, które jest w Employee Central Timeout. Jeśli na te pytania pada odpowiedź twierdząca, no to jesteśmy prawdopodobnie gotowi na migrację całkowitą do chmury. Natomiast jeżeli poczyniliśmy duże inwestycje w listę płac i odnosimy rzeczywiście z tego korzyści, tak? Jesteśmy po projekcie wdrożeniowym listy płac i faktycznie mamy benefity z tego wdrożenia, chcemy zachować modyfikacje standardu, mamy ich dużo i jesteśmy też zadowoleni z obecnego rozwiązania wspierającego ocenę czasu pracy, zarządzanie czasem pracy, no to być może ta architektura Core Hybrid będzie dla nas w tej chwili lepsza. No, jesteśmy w 2020 roku i teraz jak wygląda czas wsparcia dla poszczególnych rozwiązań w ofercie SAP. Nasz dominujący obecnie i w Polsce, i za granicą system SAP HR on-premise będzie wspierany i to już zgodnie z formalną informacją od SAP w tym modelu czy w tym trybie standardowego wsparcia do 2027 roku. Czyli od teraz jest to 6-7 lat standardowe wsparcie, później jeszcze będzie kilka lat wsparcia rozszerzonego, ale będzie się to wiązać z podwyższeniem opłaty licencyjnej. Jeśli chodzi o SuccessFactors, czyli docelowe rozwiązanie HR, w ofercie SAP tutaj SAP nie określił końca wsparcia, no bo to jest właśnie ten HR, który będzie rozwijany i tutaj będą się pojawiać innowacje, czyli można powiedzieć, że wsparcie jest nieograniczone na dzisiaj. Natomiast wszystkie te architektury hybrydowe, mieszane, ponieważ korzystają z rozwiązania on-premise, one będą również wspierane tylko do 2027 roku. SAP też poinformował klientów, że w drugim, trzecim kwartale 2022 roku pojawi się też nowa wersja on-premise dla S4HANA, wersja systemu HR. Ona będzie nieco ograniczona. To znaczy będą tam płace, kadry, będzie tam kilka funkcjonalności miękkich, natomiast no, szereg funkcjonalności talentowych się w niej nie znajdzie. To będzie system dla tych klientów, którzy nie zdążyli, czy jeszcze nie są gotowi do migracji do chmury. I ten system na dzisiaj ma być wspierany do 2040 roku. Tyle, że tego rozwiązania jeszcze nie ma, więc na dzień dzisiejszy mamy dwa warianty technologiczne w ofercie SAP. Mamy on-premise HR i SuccessFactors, czyli ten pierwszy jest wspierany do 2027 roku, SuccessFactors nie ma ograniczonego wsparcia. No i teraz taka uwaga, myślę, istotna przy planowaniu strategii rozwoju systemów. Mamy okno, czyli taki czas na migrację do chmury. Jeżeli chcemy zmieścić się w tym okresie standardowego wsparcia, ten czas to jest w tej chwili niecałe 7 lat, co oznacza, że pod koniec tego okresu troszeczkę, no, myślę, że popyt na migrację będzie przewyższać podaż, tak? Bo patrząc na obecne portfolio klientów SAP, ich jest, jeśli chodzi o HR, ich jest około 12 000, SAP szacuje, że około 8 000 z nich może w tym okresie zdecydować się na migrację do chmury. Te migracje zresztą już trwają. O tym będziemy też mówić w kolejnej sesji. A więc gdy 8 000 klientów zdecyduje się na migrację w tym czasie, w tym oknie transition window, rzeczywiście może braknąć rąk do pracy przy wsparciu tej migracji. Więc warto, jeżeli ktoś już jest gotowy na tę migrację, warto to zrobić, planować już wcześniej. Ok, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ofertę SAP w tej krótkiej sesji. Planujemy w najbliższym czasie w naszym czasopiśmie Lepszy Biznes opublikować taki dłuższy tekst, trochę dłuższy niż to, co dzisiaj powiedziałem na temat oferty SAP i okresu wsparcia, więc zachęcam Państwa do sięgnięcia po Lepszy Biznes. I zapraszam też Państwa na kolejną sesję, która rozpocznie się o 10:30. Będziemy mówić o migracji do SuccessFactors. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.